Halo, halo, kłania się Stachu. Witam w kolejnym odcinku Red Dead Redemption 2. Jesteśmy w Saint-Denis. Dostaliśmy się tutaj ostatnim razem z powodu różnych tam zajść. W każdym razie jesteśmy w Saint-Denis i teraz szukamy, mamy znaleźć nasze zadanie jest poszukanie kurde, Angelo Bronte. Zwał jak zwał. Tego typa mamy znaleźć. Mamy trzy spodziewane miejsca, gdzie można go napotkać. No i trzeba jechać, zajrzeć tu i tam. Pod jeden kamień, pod drugi, a nuż coś się znajdzie. Przy okazji zmieniłem sobie konia. Mam troszeczkę teraz ulepszonego. Lepszego konia, lepsze siodło. Nie, czy siodło takie same, nie pamiętam. Siodło chyba takie samo, ale strzemiona lepsze, jakieś tam pierdoły, takie różne drobne rzeczy. No i zobaczmy, co to z tego wyjdzie. Proszę bardzo. Piesi mają pierwszeństwo, jeżeli dobrze kojarzę. Tu trzeba poszukać typa. Czy nie trzeba? Może kogoś zapytać o drogę. Tu jakiś policjant. Policjant? Policjant, tak. To jest policjant. Może zapytania pana policjanta. Przywitaj się. Nie, z panem władzą nie pogadamy. Dobra. Może kogoś z ulicy? Też nie pogadamy. O, kurka, woda ziewnęło mi się. Moment, może... może jakiś bar, bo to on miał być gdzieś w salonie rzekomo. To czemu ja tutaj jestem? Mapa. Co to jest? Salon. Po drugiej stronie ulicy. No to spójrzmy. Może damy radę. To tu. O, chyba tak. Ktoś tu się drze. Oj. Oj, katcenka. Stick 'em up, cowboy. Funny Dutch. Oh, I thought so. So here we are in a strange land of papists and rapists. America's very own Gomorrah. This city's all of the same to me. So, how you get on? I've been asking around about Mr. Bronte, and from what I've heard, this establishment is our best lead, but I haven't had any joy in there so far. So I should just give it a shot? I think so. Just keep it cool. You know me? I'll meet you back here anon. Już miałem stresa przez chwilę, że ktoś mnie tam zastrzeli na wejściu. Dzień dobry. Wszyscy patrzą na mnie jak na jakiegoś kurna, jak na jakąś zjawę. Co najmniej. Barman. America's dirty little French secret. Barman? Panie barman, podejdź pan do płota. I'll get you in a second. Not unless we all get washed away. Every year they say that's gonna happen. It ain't happened yet. Let me tell you something. No, barman. Nie rób jest pogrzebu, kurna, co jest? Dobra, idzie. No dobra, zamówimy. Dollar, please. For a whiskey? Oh, that's the real stuff from Scotland. Okay. Here, have one for yourself. Well, thank you. So, mister, can I ask you a question? You ever hear of a fellow by the name of Bronte? Who's asking? Me, I'm asking. Leave it, friend. What do you mean, leave it? Look, I don't know what business you in, but leave it, friend. You and your pal that was in here before. Bronte? Angelo Bronte? Mr. Big? Mr. Italian spaghetti-eating long streak of piss big? Yeah, he makes my skin crawl. I'm so squirrely a cocksucker.
You know what I mean, friend? Where can I find him? Oh, well, I reckon you can talk to them kids in the alley. They'll know, I guess. No dobra. Czegoś się dowiedzieliśmy. Nie bardzo wiadomo czego, ale czegoś się dowiedzieliśmy. O, raptem się dzień zrobił. A tak było ciemno. Teraz pytanie, uliczka, z której strony ta uliczka? Tutaj wejdziemy? Tu jest uliczka. Czy tu nie jest uliczka? Można zajrzeć. Pal to licho. Dzień dobry, dzieci. Czy są tu jakieś grzeczne dzieci? Czy są tu w ogóle jakieś dzieci? Dobrze wchodzę? Dobrze idę? Nieznajomy. Pardon me, but have you seen any kids around this way? Yeah, I think I heard a few in the other courtyard up ahead. You can get through on the left there. Nie. To chyba tutaj trzeba. A może i nie. No może i tak. Tutaj nie, tu jest, co to jest? Dobra, okej, okay. Tak jakby się udało. Chociaż tędy można było przejść. Kuźwa, dobra, niech będzie. Spójrzmy, może jakieś znaleziska. Tak, na szybko nic się nie świeci. No, ale niech będzie. Czy jest tu jakiś cwaniak? Jakie to było w filmie, kurka wodna? O, są dzieciaki. Hey, hey, you got a cigarette, mister? Maybe. Huh? I'm looking for a fellow named Angelo Bronte, Italian. I know him. Everyone knows him. Where is he? We'll take you to him. What it'll cost? I reckon I can pay. $5. Where's he live? New York? I'm an entrepreneur. If you don't want to pay, then I don't want to walk. Oh, man. That's a bad breath. Here. Come on. This way. Let's go, mister. You coming, Cleet? Zaraz mnie gdzieś, kurna, obiją w ciemnym kącie. Easy to get lost around here. Come on, then. You new to the city, mister? Pretty much. Don't worry. No one knows it as good as me and Cleet. Is that right? Hope you won't need his services, but you got the doctor on the corner there. Nice enough, fella. That's Baird and Schreiber on the right there. Famous bookstore. Not that I'm much of a reader myself. Now over here's a real piece of art. That's the Church of the Holy Blessed Virgin, mister. Modeled on the famous church in Toulouse, which is in France. You been to Toulouse, mister? No. We're Catholics here, mister. Ain't Baptist or nothing. My mama said they used to burn Protestants and all, but Bet they don't have nothing so fine where you come from, mister. Look at them fine. Steeples. Hey, you little pair of shit! Let's go! That fellow looks angry! Stop! God damn it! Jak mam go kuźwa dogonić? Co za kuźwa dziadostwo? No kurwa, nie dam rady, no! Gdzie może być dzieciak? No nic, chyba tutaj? Why, yes, we did. He went around the corner there. Damn snitch!
No ale ty biegnij, kurwa mać, czemu się... No ej, kurna! Tak by zatrafił, no! No serio? Serio bez jaj? No ej, a ty podnieś tą dupę w tym tygodniu! What's the problem, friend? Give me my things, boy. What are you talking about, friend? I ain't your friend, but that kid is, and he robbed from me. Now give me back my stuff and take me to Angelo Bronte. Senor Bronte. That kid was gonna show me before he robbed me. Now, come on! You new in town, mister? Come on. Mr. Bronte's got a lot of friends, mister, but I ain't never seen you. We ain't friends. You don't like no one, mister. Mr. Bronte, he's got fine hair. He got a beautiful house, and I am proud to work for him. He got 50 men, mister. Why are you gonna care a thing about you? I just want to speak with him. I'm sure you do, mister. You and them friends of yours been asking about him all over town. He been mighty disrespected. Bunch of muddy Yankees in town asking questions. Well, you and your friends should pay him a visit, mister. He's got a big house on Flavian Street opposite the park. Hey, yokel. Now, get out of here. Dobra, sensu w tym za wiele nie było, no ale dobra. Idziemy teraz do Dacza, tak? A przynajmniej czegoś się dowiedzieliśmy. Jakiś z tego plus jest. Kurde, daleko ten Dutch się schował? O rany boskie. Co nie jest kuźwa na drugim końcu miasta? Dobra, na szczęście nie. No. Jestem. Where you been? Getting robbed? Who by? Bunch of children. I won't inquire anymore. But I found Mr. Bronte. Seems to be some Italian Mr. Big in town. Everybody knows him, but nobody wants to talk about him. Apparently lives in a big house on Flavian Street opposite the park. Huh. Good work. So what now? We go pay him a visit. I'll get John, you meet us there. Whatever it takes, we need to get that boy back. A tak, bo szukamy Jacka, czyli syna jednego z naszych koleżanek, nazwijmy to. I cannot decide which I like less.
the swamps or the city. Both are full of parasites, reptiles, and slime. We're a long way east of land we know, and far from real open country. O Boże. Coś się udało wykonać. Już się, aż boję się spojrzeć, co tam będzie. Dogoń dzieciaka, zanim dotrze. Jak miałem go kuźwa dogonić, zanim dotrze. To jest wszystko kurda bez sensu. Te dodatkowe gówna są totalnie bez sensu. Bo są nie do spełnienia. W większości. Co to jest? A dwa dodatkowe zadania, tak? Dobra, i teraz co? Gdzie ja w ogóle jestem? Dobra, znacznik. Kuń. Nie? Kuń nie zadziała? Halo? Nie, kuń nie zadziała. Dobra, czyli muszę pieszo. Jasna cholera. A kuń jest tutaj. Dzień dobry, kuniu. I kurna, tramwaj miejski. Jasny gwint. Trzeba się odsunąć, bo jeszcze mnie kurna przejedzie. Dobra, to zadanie to chyba... A co tak się ciemno zrobiło? Burza idzie? Innym razem zadania sobie, zadanie jedno z drugim sobie zrobimy. A dwa... To są dwa jakieś te. Dwa zadania. A gdzie jest drugie? A drugie jest w ogóle w drugim mieście. Tak? Dobrze widzę? Kuźwa, nie wiem, o co chodzi. Dobra, niech będzie. Tu jest Strauss. Znowu będą jakieś te długi do odebrania. Dobra, ale najpierw jedziemy do Dacia, bo jest najbliżej. Za szybko też nie można tutaj po mieście. Bo za przekroczenie prędkości też można dostać żywne. Później będą nas gonić. I tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Komu to potrzebne? Owszem, pospieszać można, ale tak ostrożnie. Więc pospieszamy ostrożnie. Dlaczego tędy ja tutaj, jak mogę jechać boczkiem? I nikomu nie przeszkadzam. Chyba, że tramwaj mnie z tyłu stuknie. Ale to z tyłu. Ale to z tyłu. No dobra, chyba się zbliżamy. Czy nie? Czy się nie zbliżamy? Okej, z grubsza się zbliżyliśmy. Tak, bo to było tu gdzieś koło... Złaź z tego konia! Tam chyba Dacz siedzi na ławeczce, że dobrze widzę. Jest Dacz. Angelo Brum to człowiek honoru. No jestem, jestem. What else do you know about this guy? Not much, just he's some slick little greasy-haired European who's clearly got power and money. Now, listen. If we go in there and start shooting up the place, boy's gonna get shot, that I guarantee. Better like this, you're gonna have a lot of protection. No one gonna get shot, Arthur, so everyone just relax. We'll charm him. Pokonamy ich urokiem, a to dobre. This place? Must be. You okay, John? I guess. Excuse me, sir. We have an appointment to see Mr. Bronte. Who are you? You get your boss down here and now, so we can talk about this like gentlemen. Run along now, boy. No, to był urok jak ta lala. Was that the special Dutch charm I heard so much about? Relax. No właśnie. I got this. Mamy iść? Dobra. Don't worry, boys. We come in peace.
We just need to straighten a couple of things out with your boss. No ale chłopaki grubo z bronią, że tak powiem. Picciotto. Coi soldi? Why do you take his son? Excuse me. I said, why did you take his son? We ain't got no problems with you, sir. Nor you with us. But if you want to start one, there's gonna be a lot of folks dead in this room before it's done. So, you walk into my city, stinking of shit and looking like this, and you come into my house before you have a bath and you tell me how to act? You ask me to show compassion. Have I not shown you almost infinite compassion already by simply allowing you to breathe in my presence? Indeed you have. Now, we are simple country folk. All we have is each other. And you have gone and you have took his son over some dispute with some inbred ex-slavers. It ain't got nothing to do with any one of us. You had nothing to do with destroying the liquor business. We was innocent bystanders. And that which we weren't innocent of, well, we most surely were ignorant of. Twist words, you lie shamelessly. You think you are better. Tu będzie jakaś gruba strzelanina, coś mi się zdaje. Chyba że się przegadają. That is a very stupid woman, Angelo Bronte. Dutch Vanderlyn, Arthur Morgan. The pleasure is mine. John Marston. All mine, please. Jeszcze nas kuźwa otrują. So, can my friend have his son? Of course, of course. But should I be out of pocket over a misunderstanding? Of course I know you would not want that, huh? No. No, no, no. So how about this? You perform a simple job for me, and you get your son back. What is it? A couple of people have taken to grave robbing in this cemetery. Well, that is a fine place for it, the best. I love this guy. I love you. See, they've taken not only to desecrating the dead, but they've done so without paying a tribute to the living. Thing is, they see my men, of course they run a mile, so maybe you two head off, huh? And you, Mr. van der Linde, why you tell me more about my manners. Salute. Salute. No dobra, mamy robotę, że tak to ujmę. Kuń. Grave robbers? Kuń i w drogę. You think he's taking us for a fool? No idea. What choice do we have? None, I guess. This is idiotic. You know where the cemetery is? I think so. Pretty sure I rode by it earlier. It's real impressive. You know, you did good holding your tongue in there. Do you trust one word that comes out of that bastard's mouth? We don't even know where Jack is. Listen, we found Bronte. We got in there. Dutch is with him now. All things considered, it could have gone a lot worse. That poor kid. I ain't been a good father to him. I hope he's okay. He'll be fine. I figure the Braithwaites were going to hold Jack ransom for all the money we cost him. Must have sent him here so we couldn't get to him. But Bronte knows by now there's no Braithwaites left to pay him. Jack ain't much use to him anymore. Let's just get this done. The Dutch handle the rest. I just hope you're right.
think this is it. Keep it down. Let's hitch your horses up ahead. Już się chciałem zdenerwować. Jak daleko jeszcze ten cmentarz? Gdzie mamy konie przywiązać? No przywiązałem. Podążaj za Johnem. A jakąś broń czy coś? Dobra, mam broń na plecach. Dobra, już nic. Nie było tematu. Przeszukaj cmentarz, aby znaleźć rabusiów. No dobra. Pytanie... Pytanie, gdzie i jak? A czekaj, bo czekajcie, bo John został tutaj. Dobrze widzę? To ja mam z nim chodzić? Kurna, myślałem, że oblecę szybko raz ten cmentarz i będzie po robocie, a nie kurna, że będę za nim musiał się kurna skawać. Chyba, że to do jakiejś krypty rodzinnej czy coś. I'll go first. You stay close. Kurna, trzymajcie mnie. Can't believe we're doing this. I know, but you won't care once we get the boy back. That bastard better keep his word. Tam ktoś biegnie przed nami. O, coś tutaj. Let's keep going. O, rany boskie, teraz będziemy kurna 3 dni chodzili po tym cmentarzu. Chyba, że za psem. Może pies nam coś wskaże. Co? Pies czy nie? O Boże drogi, już zaczynam się denerwować. A co to kurna za jakieś... Biegająca dusza. Kurde, no. Ktoś mnie dusi. Na pewno. You should get yourself home. Dobra, szukamy dalej. Jasnek. Och, normalnie. 3 lata później. Przecież tu można umrzeć na tym cmentarzu. Kuźwa, umrę, a nie znajdę. Ktoś tu znowu łaził, czy to jest ten sam pijak? Chyba ten sam. No naprawdę, ja tutaj kurwa... Złażę się na wszystkie strony, a nie znajdę tego, co o, tam coś się działo. Coś się działo. Somebody's trying to wake him. Okay.
Come on. Think it came from around here somewhere. Kurno, daleko jeszcze? Tutaj gdzieś. No. No dobra. Serio? Co zaraz? Gdzie? A ja mam, że co? Się kurde okaże, że John zginie, bo on gdzieś sobie pobiegł, diabli wiedzą gdzie. Kompletnie bez ładu składu i potrzeby. Kurde, a co za przeładowanie? Mam co drugi strzał. Co tu się kurwa dzieje? Palicho, jednego można ograbić. $19? Serio? Znajdź skrytkę. Dobra. Znajdź skrytkę. $20. Kurna, jaka kasa. Dobra, palicho, w dupie z tymi trupami, szukamy skrytki. Cicho, szukam skrytki. Skrytka rabusiów. No dobra. Wyszło trochę przypadkowo, ale wyszło. Tak? Już? Co żeśmy znaleźli? Opuść cmentarz, podążając za Johnem. A tam ktoś przede mną jest. Znaczy z drugiej strony jakieś... No dobra. Szybciej się nie da? Och, niedobrze. Stay close.
No jakie to jest kurna irytujące. On podbiegnie 3-4 kroki i zwalnia. Możemy tak coś zjeść w międzyczasie, bo widzę, że... zmalały mi parametry. No idźże szybciej, dopatrz, no! No może teraz po ciemku będzie można szybciej jeździć. Chyba limity prędkości nie obowiązują w nocy, co? Mogę kurna coś zrobić, czy on mi się zatrzyma i stanie jak cipa na środku wszystkiego? No patrz, no i nie pójdę szybciej, no. Let's get going. What a fine man. Hey, friend. Thank Mr. Bronte for everything. Yeah, I'm fine. Come on. You know, Arthur, Mr. Bronte has invited us to a garden party at the mayor's house. And us, just simple country boys. No dobra. Czyli co teraz? Mamy gdzieś jechać, czy co? Czyli to jeszcze nie jest koniec misji. Serio? I'm fine. Papa Bronte said you'd come for me. I'm sorry. What for? For that. For taking so long. I had a fun time. I had my own room with a big bed and a toy box. And lots of books. Did they do anything to you? Have you ever had spaghetti? What? What's that? It's food. It looks like worms, but it's delicious. Is that right? Papa Bronte teach me lots of Italian words. Don't call him that, please. You know, cavallo? That means horse. And pantofola? That's a slipper. A slipper? They gave me two pairs. One for day and one for night. Well, I'm just glad you're all right. Oh, yes. I had the best time. But I can't wait to see Mama. Did she miss me? She sure did. Like you wouldn't know. Real good to... You too, Uncle Arthur. Did you catch the bad guys? Which ones? At the graveyard. Uncle Dutch and Papa Bronte told me. Just Mr. Bronte. Yeah. Me and your pa dealt with him. I told him you would. Wait till you see this new camp. Not another one. Well, this one's got a house. Not as nice as Mr. Bronte's, mind you. That's okay. We'll get you settled and cleaned up in no time. Oh, I had a bath last night. Of course you did. No dobra, teraz trzeba dotrzeć jeszcze na te nasze bagna. Jesteśmy, tak? No, szybko nawet poszło w miarę.
oby się misja szybko zakończyła, bo zaczynamy to. Zaczynam się denerwować. Abigail! Abigail! We got you, your son! Everything! We got him! Mama! He's fine! I'm fine, Mama! They fed me good. Italian food. You ever eat that? Come here, you silly boy. You got him. You got my son back. Dutch, Arthur, thank you. Thank you. I got my son back! Jack, Jack, Jack. How are you, boy? I'm fine, thanks. Everything's okay now. Abigail? Can I go play now? So? Well, we met Mr. Bronte. He is quite a character. Is he now? You ever meet an Italian strong man before? Not outside of a circus. Well, let me tell you all about him. John, you go be with your family. Arthur, thank you. Boys, we got some work to do. Interesting work. But first, let's have a drink. We got Jack back! Well, the boy's safe, thank goodness. Thank you, Arthur. I don't know how to say it. Thank you. I understand. Come on. Do as Dutch says. Go be with your family. Okej, 112 to jest kupa kasy nawet. Zobaczmy, co nam tutaj... Spotkaj psa i pijaka. Spotkałem. Nie da się zauważyć. Ukończ misję. Ech, kuźwa, dobra. Wyszło jak wyszło. Udało się skończyć misję w przyzwoitym czasie. W miarę. I to tak nawet dwie misje, tak? Bośmy najpierw dotarli, znaleźli, odszukali i załatwili. Pytanie, co za robotę miał na myśli tutaj Dutch, skoro mówił, że mamy robotę do zrobienia. To może być ciekawe. Pytanie, czy to będzie robota tutaj nasza obozowa, wewnętrzna, czy może pan Bronte coś wymyślił. Zobaczymy, ale to zobaczymy już innym razem. Więc na ten inny raz oczywiście zapraszam. A tymczasem żegnam się z wami. Trzymajcie się, cześć.